W ostatnim okresie miały miejsce próby oszukania mieszkańców powiatu wejherowskiego i lęborskiego. Mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji próbował wyłudzić od kilku osób znaczne kwoty pieniężne oraz biżuterię i złoto. Otrzymaliśmy zgłoszenia od mieszkańców, iż porusza się po tym terenie właśnie mężczyzna w wieku około 30 lat, średniej budowy ciała, w wysokości 1,70 m. Ciemne włosy, krótko ostrzyżone, ciemne oczy. Mężczyzna ten, podając się za funkcjonariusza policji oraz przedstawiając jakiś dokument w formie książeczkowej jako legitymację policyjną, oznajmia, informuje daną osobę, iż stała się zwycięzcą w konkursie, w loterii, wygrała samochód. No oczywiście ten samochód jest do odebrania niemalże natychmiast, tylko po spełnieniu małego warunku, jakim jest oczywiście uiszczenie podatku od tej nagrody. Żaden funkcjonariusz policji nigdy nie informuje o jakiejkolwiek nagrodzie. Wszelkie takie próby powinny wzbudzić w nas podejrzenia i jak najszybciej powinniśmy zadzwonić pod numer 997 lub 112. Ponadto legitymacje służbowe nie mają formy książeczkowej, jaką to legitymuje się oszust. W chwili obecnej legitymacja policyjna wygląda troszeczkę podobnie do dowodu osobistego, czyli jest taka plastikowa z tworzywa wykonana, zawiera zdjęcie policjanta, jego stopień, imię, nazwisko. Zmienia się, są tam hologramy, także zmienią się one pod światło i również jest termin jej ważności. No, oczywiście w tym przypadku nie może być mowy o tym, aby ktokolwiek się posługiwał przedawnioną legitymacją, gdyż takie podlegają zgodnie tutaj z regulaminem policyjnym zdaniu. Informacja o wygranej w postaci dużej kwoty pieniężnej lub samochodu może wywołać w nas euforię, która często ma niewiele wspólnego z rozsądkiem. I właśnie tego spodziewa się oszust. Dlatego lepiej takie informacje przeanalizować bardzo dokładnie, zanim okaże się, że więcej straciliśmy, niż mogliśmy zyskać.